ty robisz? Jesień ci robię. Akcja. Co można robić jesienią w Ustroniu? O to pytamy mieszkańców i turystów tego miasta. Co można robić fajnego w Ustroniu? Spędzamy miło czas, korzystamy z lokalnych atrakcji turystycznych, które są znakomite w tym miejscu. Wręcz są wymarzone. Tak samo, ja typowo przyjeżdżam posiedzieć i spacery wypalić, zaliczyć. No, nawet w zimie przyjeżdżam, niestety. No, na nartach już nie mogę, bo noga po operacji to nie da rady już uprawiać narta. Kiedyś to lubiłem. Cóż więcej mógłbym powiedzieć. Jest to tak wspaniałe miejsce, że przyjechałem tutaj już drugi raz z moją żoną ukochaną. Wspaniałym powietrzem oddychać. Na rowerze, spacerować, na jeździć na rowerkach. Bo latem jeszcze tutaj są też w tym amfiteatrze takie koncerty, nie? Też można sobie korzystać z tego, także co kto woli, nie? Spacerować, odprężać się. W dzień słoneczny odpoczywać. Nad Wisłą, oczywiście nad wodą. Nie wiem, pierwszy raz jestem. Jesienią w Ustroniu, no można pospacerować, tak jak pani widzi, piesek troszeczkę też wakacji chce skorzystać. No, kupić dobre miody, może jakieś grzybki będą. No i odpocząć trochę od zwykłej pracy, od codziennego dnia. Jesienią, świeżym powietrzem oddychać. Przede wszystkim nabrać sił do pracy. Jesienią to jak zimno, to nie jedziemy tak daleko, no bo zimno. Spacerować można, tym powietrzem oddychać. Tu jest naprawdę inny klimat, bo na przykład ja mieszkam w Brzeszczach, jest kopalnia. To tam jest po prostu ciężkie powietrze, bardzo ciężkie. Przyjdzie jesień, już te kominy dymią, no a tutaj no to można sobie właśnie pooddychać tym świeżym powietrzem. A tym bardziej, że myśmy tu jeszcze z mężem byli w sanatorium w Równicy i od tego czasu właśnie tak, 10 lat chyba, nie? Od tego czasu właśnie tak, żeśmy pokochali ten Ustroń. A jeszcze kiedyś mieliśmy dzieci małe, to myśmy też już tutaj przyjeżdżali z dziećmi, bo tu można, dzieci mogą się pokąpać, miały po prostu płytko i woda fajna i bezpiecznie. Także że od tego czasu już ten Ustroń nam się bardzo podoba. Ja nie wiem. Spacerować. Dla takich starszych to spacery. Rowery są bardzo trudno. Jesienią to lepiej spacerować. Czy spacerować? Nie wiem, spacery, no przede wszystkim jak nie, bardziej myślimy o zimie, o nartach, raczej narty. Ale jesienią? Grzyby. No grzyby tak, no ale to nie wiem ile jeszcze, 2 tygodnie, 3 miesiąc i się skończy, nie? To już, a jesień będzie. Ale może nie. Też dlatego tutaj jest fajnie, też to ma swoje znaczenie, że jest to miejscowość taka uzdrowiskowa. I również to, że jest co robić wieczorem, nie? Nawet jakieś tutaj są miejsca, gdzie można iść potańczyć, czy coś takiego. To też jest pozytywne i to też jest na plus. Można spacerować, można jeździć kolejką z przewodnikami, można jeździć na Czantorię, można jeździć do źródełka Karola, można iść na piwo w różnych fajnych miejscach, a wieczorem się pobawić tanecznie. Nie mam pojęcia. Jakieś spacery, rowery? Rowery może. Tak, co można robić w Ustroniu jesienią? Jeździć na rowerze? Spacerować. Co jeszcze? Piknik. Ach, jesienią. No pospacerować oczywiście. Może oddychać. Nie w pełni jest takie świeże te powietrze. Kiedyś może, lata wstecz, ale teraz wstąpić na jakąś rybkę smażoną. Czy ja wiem, co można spacerować. Wie pan, siedzą tacy w mieście, nie? I przyjeżdżają do Ustronia. To co by im pan polecił? Oprócz tych spacerów jeszcze coś? Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. No piękne krajobrazy, góry pochodzić, szlaki wszędzie są. No a poza tym, no dużo restauracji, dobre jedzenie. Ludzie, górale bardzo mili. Jesień w Ustroniu jest bardzo piękna. No, więc najlepiej właśnie zwiedzić górę Czantorię, górę Równicę, bo są piękne widoki. No i w Ustroniu nie brakuje atrakcji przeróżnych. W Ustroniu można wszystko robić jesienią, chodź na spacery,
do sanatorium przyjechać, co jeszcze, no do kościoła nawet chodzić też, są msze, do wszystkich jest po prostu jakieś zainteresowanie, czyli jest bardzo fajnie.